Nazywam się Marek Kulczykowski, jestem pracownikiem naukowym Instytutu Budownictwa Wodnego Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku. Pracuję w Zakładzie Geomechaniki i zajmuję się problemami związanymi ze wzmacnianiem i stabilizacją podłoża gruntowego. Rodzajów gruntów jest nieskończona ilość i tak samo można powiedzieć, że równie dużo ma ten materiał definicji. Tytuł mojego referatu, Dlaczego grunt się zbroi, będzie dotyczył nowej technologii wzmacniania podłoża, zwanej gruntem zbrojonym. Ta technologia pozwala zastąpić masywne, brzydkie, żelbetowe ściany oporowe tak nowymi, stosunkowo lekkimi i równie wytrzymałymi konstrukcjami. Omówię te konstrukcje, pokażę, jak różnorodne mogą one mieć kształty i jak różnorodne mogą mieć lica i przedstawię również taki krótki eksperyment pokazujący naocznie widzą, że rzeczywiście grunt przełożony wkładkami zwykłej folii aluminiowej może być znacznie bardziej wytrzymalszy od zwykłego piasku. Można kształtować te konstrukcje w bardzo ciekawy sposób poprzez zastosowanie różnego rodzaju lic. Tego typu materiał ma rozliczne zastosowania. Może być stosowany, przede wszystkim stosowany w ściadach oporowych. Może również służyć do wzmacniania niestatecznych, niestabilnych skarb i ścian wykopów. Także można z niego budować nasypy, przyczółki mostowe. Zastosowania są bardzo liczne. Będzie można się o nich dowiedzieć z mojego referatu.